Witaj w kolejnej lekcji. To w niej dowiesz się, jak możesz przygotować coś takiego o nazwie Facebook Cover, czyli zdjęcie, które pojawia się na przykład na fanpage'u w takim miejscu, jak to widać na przykładzie fanpage'a Jak się rozwijać. Również i ty możesz z niego w pełni korzystać. Więc zobaczmy jak można zrealizować sobie taki projekt w Canva. Gdy znajdujesz się na swoim koncie, to możesz przejść do mediów społecznościowych i tutaj pojawia się propozycja stworzenia zdjęcia w tle dla Facebooka. Także, gdy w bibliotece wpiszemy sobie Facebook, to również pojawi się nam taka propozycja, czyli zdjęcie w tle dla Facebooka i ma to te same rozmiary, jakie są tutaj. Więc możemy sobie kliknąć i dzięki temu przejść do przygotowania takiego projektu. I gdy się tutaj znajdujesz, to następnie masz propozycję wielu szablonów, więc można już się nimi zainspirować, aby później dzięki temu stworzyć takie zdjęcie w tle dla Facebooka, dla naszego fanpage'a i później je odpowiednio udoskonalić. Możliwe, że również za pomocą takiego fanpage'a starasz się realizować tam pewną sprzedaż, co również staje się możliwe, więc gdy zadbasz o to, by taki fanpage prezentował się bardzo ciekawie. No to może to pozytywnie później przełożyć się na wyniki sprzedażowe. Więc tutaj wybrałem chociażby taką propozycję, która pochodzi od Facebooka. E, oczywiście mogę starać się teraz ją dowolnie zmienić. I teraz wszystko polega na tym, żeby starać się stworzyć takie tło, które będzie pasowało do danego fanpage'a i tematyki, jaka jest zwrócona na nim uwaga. Więc możemy pewne rzeczy sobie wyrzucić, e, pewne elementy następnie uzupełnić, dodać tekst, dodać nowe zdjęcia, które my sami prześlemy bądź które ty będziesz w stanie znaleźć sobie tutaj w zasobach Canva. I dzięki temu po chwili można wprowadzić właśnie takie zmiany, które przyczynią się do stworzenia ciekawego tła. Przy tym można taki tekst starać się jeszcze lepiej ukazać, na przykład nadać mu pewien kolor i gdy uda się tobie taki projekt przygotować, jak na przykład mi przed chwilą udało się zaktualizować ten oto projekt, który zaraz wykorzystam na fanpage'u, więc będziesz miał możliwość jak teraz posiadając gotowy taki projekt z Canva, możemy go pobrać a następnie wrzucić do naszego fanpage'a. Wystarczy, że decydujemy się na pobranie i tutaj mamy możliwość wybrania typu pliku, więc możemy zdecydować się na dwie opcje, czyli format PNG bądź JPG. Więc zdecydujmy się na PNG, i wtedy całkowita jakość zostanie zachowana. Projekt udało się pobrać, znajduje się już na urządzeniu, więc teraz udało mi się zalogować do konta Facebook, już przeszedłem do fanpage'a. I teraz, gdy um, znajduje się w tym miejscu, to pojawia się tutaj taka opcja edytuj. Więc klikam w nią, a następnie prześlij zdjęcie. I gdy udało się przesłać zdjęcie, no to dostrzegamy, że no nie wyświetla się nam cała treść, którą przygotowaliśmy przed chwilą w projekcie Canva. Dlatego dokonajmy pewnych zmian. Takie zmiany należy uczynić, no bo gdy udało się już to zdjęcie wrzucić, to widzisz, że tutaj zdjęcia są na przykład dobrze widoczne, ta treść również, ale zdjęcia, które były na samej górze, nie są w ogóle widoczne. Więc należy zadbać o to, by tą treść starać się minimalnie zmniejszyć. Właśnie tak, teraz mogę ją ponownie umieścić w centralnym miejscu. Pozostałe elementy, czyli te wszystkie zdjęcia, które sobie grupuję, zniżam na dół i tak samo czynię z tymi poniższymi. Ponownie grupowanie, ale tym razem do góry. I po kilku zmianach udało się stworzyć taki projekt, który następnie pobrałem, wrzuciłem na tego fanpage'a, i jak widać, prezentuje się on już dobrze. Więc zachęcam, aby również starać się tworzyć takie grafiki, które będą miały później zastosowania do w tle, jako zdjęcia w tle do fanpage'a. To twórz je właśnie w taki sposób, czyli niech te najważniejsze elementy znajdują się w centrum bo dzięki temu, gdy będziemy takie zdjęcia dodawać, to będą one mogły wyglądać naprawdę dobrze. I ukażę to na przykładzie, jak to zdjęcie również ustawiałem, gdy zostało przesłane. Więc tutaj jest taka opcja, gdy prześlemy zdjęcie, to możemy no, zadecydować, co się przedstawi właśnie z tego zdjęcia na głównym planie. Więc widzimy, że to, co tutaj jest niby zasłonięte, to ono również będzie widoczne, gdy zapiszę zmianę. I czekamy chwilę i widzimy, że właśnie ta odpowiednia treść z tego projektu, który przygotowaliśmy tutaj już wyświetla się poprawnie, więc dobrze pamiętać o czymś takim. Powodzenia więc i Tobie życzę w przygotowaniu takiego ciekawego zdjęcia do tła na fanpage'a, a gdy jeszcze takiego fanpage'a nie posiadasz, to zawsze możesz go utworzyć, będąc na Facebooku klikając w plusik, a następnie strona. I dzięki temu tworzysz taką stronę w przeciągu kilku minut, a może ona przyczynić się do promowania Ciebie, Twojego biznesu czy cokolwiek innego. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!